dzwonek! Gdzie gąbka? O nie! Przyłapała mnie! Udam, że jestem niewinna! Czekaj, no Madison! Skoro tak lubisz pisać po tablicy, to może rozwiążesz to działanie? No nie wiem. Pst, Kate, pomóż! Nie patrz na mnie, nie wiem. Och, doprawdy. Pokażę wam. Użyjcie palców. W sensie tych, które narysowałaś. Mamy 6, 7, 8, 9 i 10. Szukamy siódemki. Tu jest. A ósemka tu. Teraz zamalowujemy mniejsze cyfry. W sumie mamy 5 palców, więc przepisujemy piątkę. A teraz liczymy pozostałe palce. 3 na tej dłoni i 2 na tej. Mnożymy je przez siebie i otrzymujemy 6. Oto nasza odpowiedź. Wow! Nie wiedziałam, że da się to policzyć na palcach. Od tego ma się nauczyciela. Usiądź. Dłużej tu nie wysiedzę. Sorka nawet nas nie pilnuje. Widziałam to. Nie zadzieraj ze mną. Ona widzi wszystko. Żółtodziób. Żałosne. Psst, Gabi? Że co? Gdzie ona? Nie wierzę. Zostałam tu sama? Chwilkę. Potrzebuję tego bardziej niż ty. Pomocna Rąsia. Teraz wszystko przeczytam. Taką ściągę, to ja rozumiem. Zoe. Prawie skończyłam. No dobra. Ale jaja nabrała się. Pora brać się do pracy. Co? To niewiarygodne. Ona ma walizkę z jednorożcem. A co jest w środku? O tak, mam tu wszystkie kolory. Zielenie jest z zazdrości. Też mam te kolory. I mogę poprawić makijaż w każdej chwili. Ale nie możesz się równać z Wolverinem. I tylko tyle? Lepiej spójrz na moją szminkę. Czym prędzej ją schowaj, bo mam tu ołówki mechaniczne. Ach, nie znoszę go. I oczywiście pędzelki. To nazywasz pędzelkami? Dokładnie. Przypatrz się dobrze. Och, niech jej będzie. Wygrała w tej kategorii. Chwila. To jeszcze nie koniec. Mam genialny pomysł. Zaczniemy od kawałka filcowego materiału. Przyda się też linijka i kredka. Robimy przerywaną linię co kilka centymetrów. Po dwa rzędy po obu stronach. W tych miejscach robimy małe wycięcia. Teraz można wkładać kredki i pędzelki. Idealnie pasują w otwory, które wcześniej wyciąłem. I zwijamy je razem. Dobra, jak już mamy swoją rolkę, nakładamy odrobinę gorącego kleju. Mam tu też kokardkę z elastyczną gumką. I gotowe. Aha. Nie żebym się chwalił, ale... Co? Że niby skąd? Jak on śmiał? Co my tu mamy? O, jakaś rywalizacja. A zwycięża? On! O rany! Zawsze o tym marzyłem! Nie wierzę! Ale ten sprawdzian nudny. Mi tam się podoba. Ale z ciebie kujonka? Muszę znaleźć sobie jakąś rozrywkę. Hej, zachowuj się! Świetne pytanie. Och, nie usiedzę tu. O, już wiem. Hej! Co znowu? Patrz na to. Pocieram długopis o rękaw, robię mały młynek i... Przyznaj, że to niezły trik. Wow, to jakieś czary. Teraz ja. Chyba coś poszło nie tak. Prawdziwy magik nie zdradza swoich sztuczek. Chyba za lekko potarłam. Może teraz? To na nic. Już wiem. Wystarczy wykonać dobre obliczenia. A,
Zapomniałam o grawitacji. Obrót Ziemi oznacza... Mam! Spróbujmy teraz. To żadna magia. Co ty nie powiesz? O-o, proszę o ciszę. Przepraszamy. Wpadłaś. Ups. A ty na co czekasz, Sofia? Już piszę, już piszę. Ostatnie ostrzeżenie. Co ja zrobiłam z długopisem? Chyba będzie niedostateczny. Byle dobrze narysować ten kąt. Zaraz, co to jest? Kiedy się tak połamał? To jakiś koszmar. Dobra, muszę zachować spokój. Tylko wezmę swój awaryjny pilniczek. O, a co tam się dzieje? Znasz reguły. Żadnego makijażu na lekcjach. Oj, nie chcę, żeby tak na mnie krzyczała. Na razie odpuszczę piłowanie paznokci. Czekaj, czekaj. Chyba mam pomysł. Tak, na pewno wypali. Dobra, kładę pilniczek, a na niego linijkę. I zacznę odznaczać na nim centymetry. Aż do samego końca. Świetnie, oznaczenia są. Teraz piszemy cyfry. W końcu bez nich to nie będzie linijka. Muszę pisać powoli i wyraźnie. Wszystko zrobione. Teraz można piłować. Pilniczek i linijka w jednym. Teraz mam zadbane paznokcie i pracę domową na szóstkę. Zaczynamy egzamin. Powodzenia. Proszę, Mindy. Tak, tak. Nie wygląda to dobrze. Mogłam się je donakuczyć. To chyba będzie A. Oby. Nie, raczej nie. Chyba strzelę. Mogę mieć akurat szczęście. A jak idzie Gabi? Nie widzę. Obleję to. Co robić? Ale beznadzieja. A! Już chyba wiem. Muszę tylko to zmazać. Gdzie moja gumka? Ale prościzna. Gabi na pewno nie ma zapasowej. Hej, nie ściągaj! Uwielbiam plastykę. Przynajmniej nie będę miała najgorszej oceny. Ale ekstra! Dostanę szóstkę. Chwileczkę. Pożyczę sobie to. Szybka akcja. Brak gumki do mazania? Żaden problem. Nałóżcie klej dookoła ołówka. Możecie obracać nim, żeby było wam łatwiej. Upewnijcie się, że cała końcówka jest pokryta. Róbcie to warstwami, aż uformujecie odpowiedni kształt. Całość zakończcie niewielkim stożkiem. Teraz możecie dodać trochę brokatu. Zróbcie to, zanim klej zdąży zaschnąć. Wygląda jak kręcone lody. Teraz możemy wymazać błędną odpowiedź. To działa! Miałam świetny pomysł. A teraz właściwe odpowiedzi wezmę od Gabi. Dzięki. Proszę pani, skończyłam. Powinna być pani ze mnie zadowolona. Zaraz się przekonamy. A to ciekawe. Dobra robota, dostajesz szóstkę. Nie nadążam. Oby mi się długopis nie wypisał. Co tam się dzieje? Teraz ty, Jen. Wygrywam! Nie tak szybko. Myślą, że są sprytne. Miałyście się zajmować mózgiem. Och, przecież wygrywałam. Wiem. I to są właśnie neurony. Mam drugi zeszyt jak coś. Ach, tak. Myślisz, że się wczoraj urodziłem? Spokojnie, mam plan. Tada! Na litość boską! To do robienia notatek. Długopis gotowy. Spinacze. Zapomniałam o nich. Trzeba je jakoś wykorzystać. Weźcie zeszyt i przyklejcie na niego taśmę. O tak. Przytnijcie w tym miejscu. Ciach, ciach. Jeszcze trochę taśmy. Musicie stworzyć siatkę do gry. Myślisz o tym samym, co ja? Przyłapie nas.
Coś ty, w życiu się nie zorientuję. Nie będziemy rysować. Genialne! Czerwony kontra niebieski. Wygrałam! Dziewczęta! Szybko, zachowuj pozory. Co ja wam powiedziałem? Na czym to ja? Nieźle! Dosyć tego! Co wy macie z tą grą? Jaką grą? Przewidziało mi się? Ale on jest łatwowierny. Strasznie trudny ten test. Nawet kalkulator nie pomoże. Chyba, że... dwa kalkulatory minus jeden... To się nada. A masz. Tak, podpowiedź to jeden. I problem rozwiązany. Jestem Einsteinem. Einstein, tak? Zastanowisz się nad tym w kozie. Nie! Muszę się stąd wydostać. Za jakie grzechy? Na co czekasz? Ach tak, już, już. Tylko nie przesadź z tym makijażem. Jestem naturalnie piękna. To widać. Może trochę szminki na usta? Chwileczkę, ktoś dzwoni. Żartujesz sobie? Halo? Czy ja dobrze słyszę? Że co zrobił? Zaraz tam będę. Wychodź, zaczynamy. Ach, jasne. No nie, nie mogę się tak pokazać publiczności. I co ja teraz zrobię? Och, hej, gdzie ta wizażystka? To jakaś totalna klapa. No dobra, to chyba nie jest aż takie trudne. Nawet nieźle mi idzie. Nie no, kogo ja chcę oszukać? Wyglądam jak klaun. Spróbujmy nieco inaczej. Oby tym razem się udało. Opłacało się ćwiczyć tę jogę? Tak, tak. Zaraz ją przeprowadzę. To nie tak, jak myślisz? Co do? Jednak będzie małe opóźnienie. Próbowałam się sama umalować. Dobra, tylko bez paniki. Muszę szybko coś wymyślić. Super, jeszcze marynarka mi się pruje. Zaraz, chyba mam pewien pomysł. Warto spróbować. Co ty robisz? Nałożę szminkę na kawałek sznurka. Musi tylko być dobrze nią pokryty. Teraz mogę narysować kontury ust. I jeszcze dolna warga. Pora na wypełnienie. No i gotowe. Wow, wspaniale. Wyglądam jak na tym plakacie. Brawo. Co to znaczy, że zaczęliście bez niej? Mindy zaraz tam będzie! Dalej, ruchy! No już! No to do dzieła! Dzień dobry. Patrzcie, co mam. Ściągi, jak wiecie, są niedozwolone. Ale teraz potraktuję je na gorąco. Ognia! Kanciarze zostaną spaleni żywcem. Ha, ha! Czemu wcześniej tak nie robiłam? Idealnie. Został sam popiół i dym. Ach, pachnie ogniskiem. Ten test jest trudniejszy niż myślałam. Dobra, sorka nie patrzy. Tylko wezmę telefon. O, jest odpowiedź. Co? O nie, młoda damo. Jennifer, poproszę telefon. Już. A teraz do pisania. Żadnego ściągania. To dopiero tupet ściągać na moich oczach. O nie, pomyliłam pudełka. Całe etui się spaliło. Piszcie test, zaraz wracam. Pani Soplowa, ratunku, popełniłam fatalny błąd. Przez przypadek spaliłam etui uczennicy. I to wszystko? Zasłużyła sobie na to.
Ale spokojnie, pomogę. Wow, świetne te pani lodowe moce. Kryształki lodu są takie piękne i rozwiążą pani problem. Kładziemy etui na płaskim stole. Bierzemy taki lakier do paznokci. Wylewamy na etui. I równomiernie rozprowadzamy pędzelkiem. Właśnie tak. Całe etui. Teraz bierzemy kryształki. I zaczynamy układać na zniszczonych częściach. Świetnie. Jeszcze więcej kryształków. Nie bójcie się pokryć nim całego etui. Każdego najmniejszego fragmentu. Jeszcze wykończenie. I gotowe. Ale się błyszczy. Wow! Wygląda rewelacyjnie. Wiem. To się nazywa moc lodowej sorki. Nie ma za co. Dobra, tym razem włożę do właściwego pudełka. Czas minął. Proszę oddać testy. Starałam się jak mogłam. Dziękuję, Jennifer. Możesz wziąć swój telefon. Co to ma być? Skąd się wzięły te wszystkie kryształki? A nie było ich, kiedy go zabierałam? Pani Żarna? To etui jest świetne! Dzięki kryształkom całe się błyszczy! Uff, prawie się spaliłam z tych nerwów! Okej, wezmę ten marker. Dobra, zaczynamy pisanie. Och, włosy Kevina są takie piękne. Jest taki słodki i uroczy. Och, mogę na niego patrzeć cały dzień. Wow, chyba się rozkojarzyłam. O nie, 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 nie. Napisałam jego imię między serduszkami. Dobra, tu jest gąbka. Nie schodzi. Gąbka nic nie ściera. Musiałam wziąć zły marker. O, szklanka wody mi pomoże. Tylko nabiorę w usta. Okej, jestem gotowa. I szorujemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Ścieraj się. To na nic, też nie schodzi. I co ja zrobię? Co za upokorzenie. Jeszcze ktoś to zobaczy. O? Co tu się stało? No, przepraszam, ale nie chcę zejść. Spokojnie, znam bardzo pomocną sztuczkę. Ale będzie potrzebny zmywalny marker. Wystarczy nim pokryć permanentny tusz. Każdą linię, co do joty. Dobra, patrz teraz. Zaczynamy ścieranie. Widzisz? Wszystko ładnie schodzi. I żadnego szorowania. Tada! Żadnego Kevina pisanego permanentnym tuszem. O, ratuje mi pani życie. O matko, Kevin wchodzi. O, mało brakowało. Spokojnie, nic nie powiem. Dobra, jestem. Świetnie, tu jest chyba pół ryzy. No to se poszłam do domu. Przyniosłem pani kawę. Biała, słodzona. A jak miło z twojej strony. Wiesz, jak bardzo lubię kawę. Proszę. Tylko jedna kartka? Udam, że tego nie widzę. No co tam, mała? Ty łgarzu, to nie fair! Już ja cię urządzę! A masz, Lizusie! Od razu lepiej. Co, nie można pomarzyć? Przynajmniej się zemszczę. Na niej wyładuję swoją wściekłość. Halo?
No, co tam? Teraz! Sorka lubi kawę, tak? Trzeba ją opróżnić, ale nie do końca. Ale się wścieknie! Tyle wystarczy. Zacieramy ślady. Zmywam się. Ty! Patrz! Jakiś ty zabawny! Pa! Moja kawa! Jak to się stało? Oj! Ale bałagan! Zaraz! To nie kawa! Co? Ja tego nie zrobiłem! To nie moje! Nie tak źle w tej kozie! Dzień dobry, pani. Wyciągamy jedzenie i picie. Ale ja nic nie mam. No dobra, mam coś słodkiego. Doberek, siądę przy swojej ławce. Nie tak szybko. Przekąseczki. Dobra, mam tylko KitKata. Naprawdę myślą, że mnie przechytrzą? Mój plan się powiódł, tak jak zakładałam. Czas na czekoladową ucztę, ale to będzie dobre. Co? Czuję, że ktoś je słodycze. Jennifer, wiedziałam. O nie, o nie, o nie! Widzi mnie przez lornetkę. Będę udawać, że coś zapisuję. Takaś cwana, co? Jennifer, zapraszam do tablicy. Odpowiedz na pytanie. Już idę, przepani. Dobrze, jest zajęta odpowiadaniem na pytanie, a więc do dzieła. Czekolada leży na jej krześle. Troszeczkę ją podgrzeję. Ciekawe, czy lubi roztopioną czekoladę. Nauczy się przestrzegać moich zasad. Skończyłam, sorko. Dobrze. Możesz usiąść. O matko, niczego nie podejrzewa. Zaraz na niej usiądzie. Już tak blisko. Co? Na czym ja właśnie usiadłam? O nie, 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 nie. Coś tu nie pasuje. Tak! To działa! O matko! Moje spodnie są całe w czekoladzie! Sorko! Tak, możesz iść do toalety i zrobić ze sobą porządek. Odechcę jej się na przyszłość. Od czego by to zacząć? O, mniam! Ale pachną... więcej! Ups! Ach, niesamowite! W końcu w domu! Gdzie moje klucze? Dobrze, że jest Wendy. Uha! Co tak długo? Wendy? Halo? O tak! Wow! O, moja głowa! Boli? Co to za hałas? Wpuść mnie, Wendy! O nie, ale bałagan! Mama się wkurzy! Muszę tu posprzątać! Gdzie reszta tego mopa? Co ja teraz zrobię? Chwila. Użyję skarpetek. Nałożę je na górę. Jedna i druga. Mop własnej roboty? Jestem genialna. Teraz posprzątam. Wow, to był świetny pomysł. O, hej, mamo. Wejdź, jak ci minął dzień? Co się dzieje? Usiądź, odpręż się. Było blisko. Jest czysto.
naprawdę czysto. Zaraz, co to? Nic. Na czymś usiadłam? To pusta paczka po chipsach. Jak to się tam znalazło? Pa! Wracaj tu! I tu przechowujemy najcenniejsze przedmioty. Trzymamy je pod kluczem. Ostrożności nigdy za wiele. Proszę się rozejrzeć, to całkiem imponujące. Nieźle. Zapraszam. Wszystko jest dobrze zabezpieczone. W sejfie trzymamy bezcenny przedmiot. To jest klucz do niego. Klasa! Zielony znaczy otwarte. Voilà! Przepiękny, prawda? Wow! Mogę dotknąć? Proszę się zachowywać! Przepraszam, tak pięknie lśni. Tylko nie zgub tych kluczy. Może pan na mnie liczyć? Mówię serio. Oczywiście. Na razie jest okej. Echa! Ups. Nudzę się. Już wiem, zerknę sobie na ten diament. Nic się przecież nie stanie. O! Gdzie jest klucz? To się nie dzieje naprawdę! Jak on się tam znalazł? I co ja teraz zrobię? Może go dosięgnę? Jeszcze tylko troszkę! O! Co pan robi? Czyszczę kraty. Są bardzo brudne. Zaangażowany gość. Muszę się pospieszyć. Jeszcze trochę. Udało się. O! Alarm! Wewnętrzna robota. O, będziesz siedzieć. Hej, hej, ty! Hej, skup się zamiast śnić na jawie. Nie mogę ich zgubić. Chyba mam pomysł. To rozwiąże mój problem. Umieszczę klucz w formie, a ten do sejfu dam na górę. Posmaruję klucz cienką warstwą kleju. O tu! Przygotowałem też miskę żywicy epoksydowej. Wleję ją do formy. Wypełnię wgłębienie po same brzegi. Przykrywając klucze. Poczekam, aż zgęstnieje. Gotowe! Czas wyciągnąć klucz z formy. Nigdy go nie zgubię. Muszę dostać się do sejfu. Oczywiście! Zapraszam! Gdzie klucz do sejfu? Mam go tutaj! Co to? Klucz do sejfu jest w środku. Nigdy go nie zgubię. Całkiem sprytne. Świetna robota. Chyba wyznam Jake'owi miłość. Tak, tak właśnie zrobię. Mam nadzieję, że się ucieszy, ale się denerwuje. Muszę tylko zakleić kopertę. Coś nie działa. Nieważne. Cóż za ciekawe pytanie. Jake? Dawaj to. Nie, to nie dla ciebie. Oddaj. Co my tu mamy? Nie mogę. Proszę tylko nie mów nikomu. Wykujony razem? A to dobre. Czemu taka jesteś? Co robić? Muszę pomyśleć. Jeśli x równa się 4, to... Aha, już wiem! Mam pewien pomysł. Tylko wyjmę coś z plecaka. Nie, to nie to. Mój pistolet na klej! Idealnie. Teraz zapieczętuję kopertę jak należy. Chcecie zachować swoje miłosne tajemnice wyłącznie dla adresatów? Stopcie trochę kleju na środku skrzydełka koperty. Zróbcie na nim okrągłą plamkę. Teraz przyciśnijcie do niego monetę, tak by wykonać pieczęć. Poczekajcie, aż klej zastygnie i zdejmijcie monetę. Teraz wasze najgłębsze sekrety są bezpieczne. Koperta zapieczętowana! Wreszcie mogę ją dać Jake'owi. Czego chcesz? Podaj Jake'owi. Okej? Okay. Ciekawe, co jest w środku. Psst, Jake! Co to? To od Mindy. O! Mam nadzieję, że ci się spodoba. Możesz być pewna. O, dostałam 6. Jej, ale się cieszę. Ta, nieźle. Też chciałbym mieć takie oceny. Hej, nie załamuj się. Patrz, zaraz to naprawimy. Wystarczy trochę gorącego kleju. I przyciskamy go do kartki.
Widzisz? Zdjęliśmy z niej twoją złą ocenę. Tadam! Koniec z jedynkami. Pozostaje dopisać lepszą ocenę. Szóstka? Jest! Wielkie dzięki! Jesteś najlepsza! Lepiej wracajmy do nauki. O tak, masz całkowitą rację. Dawaj, właź do środka. Chyba mam za dużo rzeczy w szafce. Zamykaj się. Już prawie... końcu. Myślałam, że nigdy... Auć! Taka śpiąca. O, szafka Cheryl jest otwarta. Dziwne. Cheryl? Nic ci nie jest? Cheryl, wstawaj! Nie chcę do szkoły, mamo. Pomogłabym jej, ale jak? Ta torba się przyda. Magnes też. To może zadziałać. Włożę torbę do szafki i przytwierdzę magnesem. To samo z drugiej strony. Teraz jest dobrze. Włożę do torby rzeczy Cheryl. Dzięki temu zorganizuję jej szafkę. Trochę ma tych rzeczy. Co za różnica. Teraz ją obudzę. Juhu! Cheryl! Czy jesteś aniołem? A, to ty, Luna. Posprzątałam ci w szafce. W końcu wszystko widać. Wow! Jaki porządek! Cudownie, dzięki, jesteś super! Nie ma za co. Puść, bo mnie udusisz. Nie ma sprawy. Lepiej wezmę swoje książki. Ups! Udaj, że nie widziałaś. Psst, Cheryl! Co? Nie śpię. A, już. Proszę. Świetnie, dzięki. Tak naprawdę to łatwe. Tada! Poważnie? A, rozumiem. Jeszcze raz. Nie ściera się. Oj, niezmywalne. Zamarzę to. Potem zetrę. Nikt się nie dowie. Pora na dobrą odpowiedź. I co? Czemu się kolegujemy? To niedobrze? Uwaga, klaso, zaczynamy sprawdzian. Madison, to dla ciebie. Super, czemu się nie uczyłam? No to klapa. Może ktoś pomoże? Matma jest fajna, ale się cieszę. Wow, co za przegryw. No ale... cześć! A? Mógłbyś mi pomóc? Jasne, chociaż nie za darmo. Jeden buziak i odpowiedzi są twoje. Aż takich nie chcę. Nie mam mowy, co za oblech. Okej, myśl, dasz radę. To tylko cyferki. To mi wcale nie pomaga. Ale wstyd. No dalej, mózgu. Madison, czas ucieka. Lepiej działaj. Próbuję. Ach, hej. Jeden buziak, dobra? Co za dzień. Wow. To tylko buzi. Pomyśl, że to babcia. Prosto w policzek. O, muszę przepłukać usta. Koniec. Hej, dawaj te odpowiedzi. O, racja, umowa to umowa. Proszę, patrz. Tutaj konieczne jest równanie. Dodajemy te dwie liczby. 6 i 4 równa się 10. Następnie dwójkę odejmujemy od 10. Co daje 8? W kolejnym zadaniu robimy tak samo. Tym razem dodajemy 2 i 5. Co daje 7? I odejmujemy 2. A więc wynik to 5. Wow, sprytnie. Dzięki, chyba dam radę. Pierwsza odpowiedź to 8. Następna to 5. Ona wie, jak to rozwiązać. Uważaj, możesz mi pomóc? Dobra, ale tylko za całusa. Chyba warto. Ej, to moja dziewczyna! Nudzi mi się. Próbuję się skupić. To takie ciekawe. Dobra, notatki gotowe. Ale z ciebie, Kujon? Nic z tego nie rozumiem. Kto zna odpowiedź? Jennifer? Ach, nieważne. Wendy? Ach, okej. Dziękuję. Tę
Teraz mam szansę. O, nie wiedziałam tego. O nie, katastrofa! Popisałam jej zeszyt. Zauważę, że od niej ściągałam. Muszę coś z tym zrobić. Przepiszę jej notatki z tyłu zeszytu. Nic nie zauważy. Co ona robi? Na pewno nie jest to związane z lekcją. Dobra, ostatnia sprawa. Muszę narysować głupi okrąg. Ugh, mogłam uważać na plastyce. Co się dzieje? Czy ona się uczy? Obrysuję tę taśmę? I będę miała idealny okrąg? Albo i nie. Ciężko się na to patrzy. Kontynuuj. O, już wiem. Użyję monety. Powoli. Czemu to takie trudne? Przecież to tylko kółko. Znajdę coś innego. Może te nożyczki? Powinno zadziałać. Warto spróbować. Położę je na biurku. Jeden z uchwytów posmaruję klejem. Przykleję do niego ołówek. Chyba jest okej. Teraz okrąg będzie idealny. Nożyczki działają niczym cyrkiel. Wystarczy je obrócić. Udało się! Dzięki! Brawo, Wendy! Jennifer? Nieważne. To było fajne. Oby nic nie zauważyła. Zaraz, coś jest nie tak. O nie, już wie. To są jakieś paprochy. Uff, całe szczęście, że mam ten cyrkiel. Żartujesz sobie? Ale... no cóż, nienawidzę tego przedmiotu. Ale się wyspałam? Prawie bym zapomniała. Muszę coś zapisać. Zbliża się sprawdzian z matmy. Schowam ją sobie w szafce, żeby była na widoku. O, muszę odrobić pracę domową. Okej, niech będzie. Wyobrażasz sobie, że ona miała na sobie taką samą bluzkę jak ja? Żartujesz. To było żenujące, ale ja oczywiście wyglądałam w niej o niebo lepiej. Chwileczkę, muszę sobie coś zapisać. Inaczej zapomnę. Wiesz, mam tyle spraw na głowie. Co ty robisz? Sporo tych notatek. A, przypomniało mi się. Muszę kupić nowy długopis. Tak się cieszę, że mogłyśmy się spotkać, Mindy. A właśnie, muszę zadzwonić do mamy. To już chyba wszystko. Że co? Czy ja wyglądam jak tablica ogłoszeniowa? A właśnie, ten obrazek podsunął mi pewną myśl. Zaraz wracam. Oto sprytny sposób na zorganizowanie sobie dnia. Odwróćcie ramkę na zdjęcie i wyjmijcie z niej obrazek. Teraz włóżcie tam kalendarz. Wszystkie zajęcia na cały miesiąc w jednym podręcznym miejscu. Hej, Mindy, patrz co mam. O, co to? Możesz sobie wszystko zanotować na tej szybce. Widzisz? Masz sprawdzian z matmy tego dnia. Wow, super pomysł. Dzięki, Gabi. A, czekaj. Tak lepiej. Ty tak na serio? Poddaję się. No dobrze, kto na ochotnika? Kate, zapraszam do tablicy. Łatwizna. Wystarczy przenieść trójkę. I potem czwórkę. A na końcu dziewiątkę do samego dołu. No tak. Usiądź proszę. Co to miało być? A mogłam być w kinie. Przynajmniej coś o szamie. Ono do mnie. Albo nie. Znasz zasady, Matthew. Żadnej radości. Dobra. Na czym skończyłam? Przynajmniej się napiję. Nawodnienie to podstawa. Pić też nie można? Nienawidzę kozy. Zagłodzi mnie. Co za dzień. Durne zasady. To se chociaż pogadam. Co tam ziom? Później zadzwonię. Wszystko mi zabrała. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Zero jedzenia, zero telefonu, zero niczego.
Noserka se chyba jaja robi. Mam tu tylko siedzieć? Gorzej tu niż w piekle. Niedorzeczne. Z tego wszystkiego zrobiłem się śpiący. Co? Teraz drzemiemy? Co się stało? Zaraz pania. A jakże. Czym sobie zasłużyłem? Wiem! Będę wyglądał, jakbym nie spał. Widzicie to, co ja? Branoc, serko! A, błogi sen, nareszcie. Na co się tak patrzy? A, byleby nie spał. O matko, umieram z głodu. Dobrze, że wzięłam coś do jedzenia. Nic tu nie ma. Musiałam go zjeść. Zostały mi same papierki. Niech to. I co teraz? Sejf ze słodyczami. No pewnie. Na bank jest pełen pyszności. Przynajmniej zabiorę to, co mi skonfiskowano. Nie. Gdybym tylko mogła się do niego włamać. Dobra. Ogarnę to jak w Ocean's Eleven. Okej, otwieramy. Niech to. Nie znam kodu. Na filmach wygląda to o wiele prościej. Nie wierzę. Zapisała tu hasło. Ech, trzeba je tylko rozwiązać. O, przecież jestem noga z matmy. Nie da się tego obliczyć na palcach. Zaraz, mam w końcu telefon. Szkoda, że rozładowany. Kate, co ty tu robisz? Och, myślałam, że to nauczycielka. Pomóż mi. O, sejf ze słodyczami. Łatwizna. Patrz i ucz się. Najpierw przepiszę działanie. Podkreślę pierwszą liczbę i dodam 6. I zrobię to samo pod drugą liczbą. Teraz rozwiążę tę stronę. 650 i druga strona, czyli 240. Pełne liczby prościej się dodaje. Wyszło nam 890. Teraz wystarczy dodać 6 do 2. I odjąć 8 od 890. Wychodzi nam 882. Oto nasz kod dostępu. Wspaniale, ale jesteś dobra z matmy. Pora odzyskać nasze słodycze. Udało się, popatrz. Co tam się dzieje? O nie, wróciła. Byłyśmy takie głodne. Dobry trening, chłopaki. Od razu lepiej. Zaraz, nie powinienem mieć jakiegoś zeszytu czy coś? Jest. Potrzebuję tego czegoś do pisania. Długopis. Nie, tutaj nie ma. Co ja teraz zrobię? Hej, Mądralińska, uhu. Ja? Ta, mogę pożyczyć długopis? Okej, chyba mam gdzieś zapasowy. O, ten. Super, dzięki. O nie, jest popsuty. Hej, Mądralińska, ten nie działa. Mogę inny? Tylko ostrożnie. Wow, dwa pod rząd. Nie uwierzysz. Bierz. Trzymaj, weź ten. Mam nadzieję, że ma na nie paragon. Pst, Mądralińska. To mój ostatni długopis. Okej, niech będzie. Pilunia! Ten kartonik może się przydać. Może słomka pomoże. To powinno zadziałać. Rozbierz długopis na części i zaaplikuj trochę kleju u góry. W ten sposób.
Następnie weź słomkę i nałóż ją na wkład. Prawie do samego końca. Długopis niczym słomka. Tego nikt nie będzie chciał pożyczyć. Wow, ale fajne. Mogę długopis? To tylko słomki, przykro mi. No dobra. Hej, ziomek, masz długopis? Tak, w końcu mogę wrócić do nauki. Czyli jakaś linia tutaj, tak? Chyba już rozumiem. A, ołówek się złamał. To nic, mam tu gdzieś temperówkę. A przynajmniej tak mi się zdaje. Siema! Zostawiłam ją w szafce. No nic. Gdzieś tu musi być. Mam! Ups! No nie! Nana! O rany, zaraz się wkurzę! Hej, Gabi! Mogę pożyczyć temperówkę? Proszę! Okej! Dzięki! Czy to dzwonek? Tak! Koniec lekcji! Nareszcie do domu! Nowy domek! To do jutra! Pa! Pa! Nie! Narka, frajerzy! Chwila! Chyba mam pewien pomysł! Powinno się udać! Usunę kamień z pierścionka, a następnie nałożę trochę kleju. Teraz przykleję temperówkę do pierścionka i poczekam, aż klej zastygnie. Teraz będę ją miała zawsze pod ręką. Praktyczne i do tego ładne. Nie trzeba będzie jej więcej szukać. Muszę tylko pamiętać o pierścionku. Czemu wcześniej na to nie wpadłam? Idealne rozwiązanie. Okej, punkt dla ciebie. Idealny kamuflaż. Cel zlokalizowany. Dlaczego? Tak się starałam. To nie fair. Hej, czy ten kwiatek do mnie gada? Tutaj. Ja? Podejdź. Okej. Usiądź. Ta roślinka jest jakaś agresywna. W czym problem? Oblałam test. Pomogę ci. Spójrz. Wow! Szóstka? Ale nie za darmo. Jasne. Wow! Dzięki, dziwna nieznajomo. Ale jak to zrobiłaś? Nie powinnam ci tego mówić, ale... Aby zaliczyć każdy sprawdzian, potrzebujecie wielkiego ołówka. Użyjcie skalpela, by wyciąć trójkąt w gumce do mazania. A teraz wytnijcie literę A. Użyjcie czerwonej farby. I pieczątka gotowa. Jak sama widzisz, to prościzna. Wow! Zapamiętam! Dzięki! Och, to moje koleżanki! Hej, patrzcie! Też możecie mieć szóstkę! Przesuń się! Interes się rozkręca. Siadajcie. Trzymaj. O tak! Dzięki! Zapłata. Hej! Wow! Proszę o należność. Dzięki! Tylko ostrożnie. Uff, nikogo nie ma? Chyba nie. Och, Ewa jest taka śliczna. Dobra, muszę się teraz skupić. Mam nadzieję, że spodoba jej się ta babeczka. O nie, idzie tu. Muszę się szybko gdzieś schować. Dobra, stoi koło szafki. Sprawdza coś w telefonie. Nie, nie, nie. To nie może być prawda. Cześć, Ewa. Przyniosłem ci coś słodkiego. To dla mnie? Wow, wyglądają smakowicie. Spróbuję tego z truskawką. Ale dobre, częstuj się. Nie, to nie fair. Skąd on się tu z tym wziął? No dobra, wkraczam do akcji. Tulipany to strzał w dziesiątkę. Cześć, Ewa. He? Co? O, cześć, mogę ci w czymś pomóc? Nie, już nieważne. Aha, okej. Te róże pachną wspaniale. Ewa nie ma na czym pisać. Teraz mam szansę zabłysnąć. Proszę, Ewa, weź mój zeszyt. Nie, weź mój. Lubisz przecież fioletowy. Och, znów wybierze Jake'a. Spójrz, możesz wziąć wszystkie trzy. Wow, twój zeszyt jest wyjątkowy. Co? Dlaczego? Wziąłem trochę cekinów, koralików i innych drobiazgów.
Im więcej kolorów, tym lepiej. Następnie zabrałem wieczko z tego opakowania. Jego brzegi pokryłem gorącym klejem, by w końcu przycisnąć do zeszytu. I gotowe! Unikatowy i błyszczący zeszyt. Nie wierzę, że sam to zrobiłeś. Mam też dla ciebie te kwiaty. Pokoloruję to serce. Och, głodna jestem. Jej, pizza! Uwielbiam pizzę. Och! O nie, upuściłam ją na koszulkę. Jest cała zabrudzona. Czemu płaczesz? Co się stało? Poplamiłam koszulkę. Moją ulubioną. O rany, już dobrze, nie martw się. Co by tu poradzić? O, już wiem, kreda. Oczywiście użyję kredy. Dobrze, mam już wszystko przed sobą. Teraz kolorujemy plamy po pizzy. I już po krzyku. Następnie wrzucamy koszulkę do pralki. Tadam, patrz, koszulka jest czysta. Gotowa? Proszę. Jej! Dzięki, tatku. Nie tak szybko, moja droga. Tak nie będziemy jeść. Proszę, to powinno pomóc. Pycha! Tata zawsze znajdzie jakieś wyjście. Dobrze, pokażę wam, jak to rozwiązać. Ale nuda. Lepiej to zapiszę. Pewnie pojawi się na teście. Nadążacie? Świetnie, to idziemy dalej. Ach, za dużo tego. Po co ona tak to wszystko utrudnia? Serio? Nie wierzę. Kate, z czego się śmiejesz? Bo istnieje prostszy sposób. Pokażę pani. Mamy 80%, więc bierzemy 8. Z 90, więc mnożymy przez 9. Wychodzi nam 72. Widzi pani? Żartujesz sobie? Można było prościej? Wow, to o wiele łatwiejsze. Skreślę wszystko i zapiszę sposób Kate. Uff, co za ulga? Pani Soplowa, pani patrzy, co moi uczniowie zrobili. Pani Żarna, mnie też tak załatwili. Wie pani co? Nie musimy tego tolerować. Chemia rozwiąże nasze problemy. Okej, skoro pani tak mówi. O, mateńko, ile dymu. A wsiuch! O, matko! Kichnęła pani ogniem. A ja wyczarowałam lód. To jest świetne. Teraz pokażemy naszym uczniom, gdzie raki zimują. Dobra, to chyba wszystkie moje telefony. A co to? O nie, konfiskuję wszystkim telefony. Nie wpuści mnie z nimi do klasy. Dobra, muszę je jakoś ukryć. W kieszeniach i... wszędzie, gdzie się da. Okej, zrobione. Idę do klasy. Aha, zapomniałem. Lepiej jeden oddam, żeby uniknąć podejrzeń. Proszę, oto mój telefon. I tak go nie potrzebuję. Uff, okej, udało się. Niczego się nie domyśliła. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na sprawdzian. Nie macie zbyt wiele czasu, więc lepiej zabierajcie się do pracy. Pewnie. Na szczęście mam ze sobą telefon. No tak, nie naładowałem go. Może ten spod czapki się nada. Och. Co to było? Chyba mi się przesłyszało. Uff, było blisko. Teraz tylko sięgnąć po niego tak, by się nie zorientowała. O nie, ekran się stłukł. Dobra, mam jeszcze jeden w kapturze. Nareszcie, teraz to będzie prościzna. Czy ja dobrze widzę? Czy on właśnie ściąga z telefonu? Już ja mu pokażę. He? Czemu wyłączyli światło? O, hej, pst! Twój telefon świeci jak żarówka. O nie, chyba żartujesz. Zgadza się, dobrze widzę, co tam trzymasz, spryciarzu. Dobra, to już chyba wszystkie. Nie wierzę, że miałeś je wszystkie pochowane. O nie, i co ja teraz zrobię? O, a co ona tam ma? Jakim cudem schowała tam telefon? Ale super metoda. Hej, nieźle to wymyśliłaś. Ech, to?
To nic takiego. Wystarczyło trochę taśmy. Taśma! Genialne! Nie! Lekcja się skończyła! Och, co za męczarnia! Nie znoszę się tego uczyć. Nie rozumiem niektórych równań. A, poddaję się! Po prostu jestem głupia! A, co to jest? Pluszek, dla ciebie! Pobawimy się? Wybacz, ale nie mogę. Uczę się i odrabiam pracę domową. Och, wolałabym iść już spać. Jestem wyczerpana. Och, ups, przysypiam. Muszę skupić się na lekcjach. Uff, co? Co się dzieje? Gdzie jestem? To najgorsza klasówka w moim życiu! Zasnęłam przy książkach? Dostanę pałę z tego testu! Co? Dzień dobry! Ładny balon? Pobawisz się ze mną? Widzisz, przywiązałam wstążkę, żeby mi nie uciekł. Hej! Może uda mi się to wykorzystać? Wezmę mazak i napiszę równania na balonie. Teraz spuszczę z niego powietrze. Świetnie! Na tę miniaturkę nakleję taśmę. Ostrożnie przytrzymam balon. Teraz odkleję taśmę. Na końcu przykleję ją do paznokcia. Pasuje jak ulał. Świetnie! Napiszę test z matmy, korzystając z równań. Nikt nie zauważy. Jestem taka sprytna. Sprawdzę, czy czasami nie ściąga. Ma ściągi? Dobra, przyjrzę się z bliska. Wezmę latarkę. Hej, spójrz na mnie i otwórz szeroko buzię. W porządku, świetnie. Cieszę się, że nie ściągasz. Uff, o mały włos. Jestem najlepsza. Śliczne bluzki. Lepiej je powieszę. Mam bardzo dużo ubrań. Musi tu być jeszcze trochę miejsca. Nie, oczywiście. Może uda mi się to wcisnąć? Tak, już prawie. O, wow! To nie miało się wydarzyć. Czas na przerwę. Chwileczkę. Chyba mam pomysł. Oderwę zawleczkę od puszki. Właśnie tego potrzebowałam. Wsunę ją na wieszak. Teraz powieszę na niej drugi wieszak. Zrobię to jeszcze raz. To oszczędza sporo miejsca. Teraz zmieszczę wszystkie bluzki w szafie. No i mam porządek. Koniec tego sprzątania. Temat jest bardzo ważny. Czy ona się maluje? Na mojej lekcji? Mam tego dosyć. Super. Wszystko? No dobra. Musiałam jej wpełznąć do kieszeni. No, dalej. Ma pani w oczach rentgen? Więcej nie mam, przysięgam. Dobra, jeszcze to. Zadowolona? I to jak? Ach. A ty, Betty? Ukrywasz jakieś kosmetyki? Kto? Ja? Nic tu nie mam. Wzorowa uczennica. Wracajmy do lekcji. Uff, dobrze, że tu nie zaglądała. Bo zauważyłaby, że moje kredki to tak naprawdę cienie do oczu. Co to za kredki? Najpierw przetnijcie osłonkę nożykiem. Wyciągnijcie kredkę i włóżcie do środka tę do oczu. Teraz sklejcie osłonkę. Szybko, zanim wyschnie. Super! Jeszcze jedno. Trzeba zakryć drewno. I wkładamy z powrotem do pudełka. Genialne! Dziewczęta? Tylko robimy notatki. Och, no dobrze. Egzamin z chemii. Macie godzinę. Nienawidzę pisać testów. Nie znam żadnej odpowiedzi. Super. O, ale bym się kimnęła. O, mój spinner. On postawi mnie na nogi. Ale się obraca. Uwielbiam go. Co ona tam robi? Wie, że nie wolno wnosić spinnerów na lekcje. Pora przerwać tę farsę. Czemu to tak zimno? Jennifer, znasz zasady? Żadnych spinnerów na lekcjach. Przepraszam, wracam do testu.
Dobra, teraz nie patrzę. Czas na gumę do rzucia. O tak, właśnie tego mi trzeba. Tylko włożę pudełko do piórnika. Ale ta guma dobra. Oj, balonik pękł. Muszę schować gumę. Jennifer, dosyć tego. O nie, co się dzieje? Jakby zamieć przechodziła. Muszę się przykryć, bo zamarznę. Strasznie mi zimno. Sorko, proszę przestać. Będziesz pisać test jak człowiek? Dobra, na razie uspokoję zamieć. Bardzo dziękuję. Mało brakowało. Będę już pisać test. Słowo. Pisz, pisz. Nie chcesz się zmienić w lodową rzeźbę. Strasznie trudny ten test. Chwilkę. Mam pomysł. Nie patrzę? Szybko wyciągnę telefon, byle znaleźć odpowiedzi. No, ty chyba żartujesz. Znieważyła mnie po raz ostatni. Jennifer, pożałujesz wszystkich swoich sztuczek. Telefon jest teraz mój. W tej chwili oddawaj. Dosyć. Mój telefon zmienił się w bryłę lodu. Jak mam go używać? Auć, tak zimny, że aż boli. Go. Okej. Nie przejmuj się mną. Co tak pędzisz? Nie mam czasu. Uspokój się. O co chodzi? Skąd ten pośpiech? Mam randkę z Chrisem. Spójrz na niego. Jest prześliczny. Skoro tak twierdzisz. Muszę się szykować. Chcę wyglądać bajecznie. Wszystko musi pójść idealnie. Wyluzuj. Będzie dobrze. Okej, chyba jestem gotowa. Przydałby się jakiś naszyjnik. O, ten jest ładny. Pasuje do wszystkiego. Nie mogę go zapiąć. Jest dość ciasny. Luna, pomożesz proszę? Jasne. Daj. Trzymaj. O-o! Nie! Nie! Mój naszyjnik! To jakaś katastrofa! I co ja teraz zrobię? Przepraszam. Może uda mi się go naprawić. Musi być jakiś sposób. Już wiem! Potrzebny mi tylko długopis 3D. Mogę użyć tego popiersia. Wykonam takie małe kółeczka długopisem dookoła całej szyi. I jeszcze raz, tworząc kolejne ogniwa. I już. Wyszedł z tego niezły Joker. Jennifer, patrz, co mam! Co niby? O! Sama to zrobiłaś? To dla ciebie. Super, dzięki. Jest świetny i pasuje idealnie. Leć już. Baw się dobrze. Uff. Ależ to łatwe. O, cześć. Patrz, co mam. Szczeniaczek, wow. Mogę pogłaskać? Jasne, nazywa się Puchatek. Idealnie pasuje. Jakiś ty słodki, prawda? Hejka! Cześć! Ale jestem śliczna! Co? Przesiądź się! Nie! No już, zapłacę ci, jeśli się wyniesiesz! Nie! Nie można mnie kupić! Okej. O, uroczy szczeniaczek! To nie fair! Co ona sobie wyobraża? Ale mnie wkurzyła!
Muszę się wyżyć na tej czekoladzie. Chcesz ją wziąć? Pewnie. Tak, już ja jej pokażę. Odetnę górę opakowania i wycisnę zawartość do jej zeszytu. Jest! Jaka ona cudowna! Że co? Ten pies to jakiś koszmar! Ohyda! Poskutkowało, tylko ta wyrzucę. Cześć, Puchatku. Dobry piesek. Rozwiązanie tego równania jest proste. Muszę się zdrzemnąć. To tak nudne, że zaraz odpłynę. Muszę się czymś zająć. Już wiem, co zrobię. Hej, Mindy! Co znowu? Patrz na to. Narysuję buzię na palcu. I dokleję do niej balonik. Witaj, Mindy. Czemu to zrobiłaś? Wyglądasz dziwacznie. Nie śmiejcie się ze mnie. Ale to nie wszystko. Narysuję kolejną buźkę. To będą oczy. I jeszcze rączka. Będzie super. Ten będzie miał maskę. Wygląda groźnie. Jeszcze oczy. Nie zbliżaj się, glino! Ratunku! Równania! Co? Gdzie ja jestem? Ciekawe, jak to się skończy. Co tu się dzieje? Ach, już rozumiem. Pomocy! Co to za wygłupy na lekcji? Proszę się zachowywać. Dobrze, już nie będziemy. Wow, ale się wpienił. Dobra, to równanie rozwiążecie na czas. Wygram z palcem w nosie. To się okaże. I trzy, start! Patrzcie, jak się wysila nad tym działaniem. Czemu ona nic nie robi? Jak sobie chce, wygrana będzie moja. Co ona wyprawia? Piłuje paznokcie? Skandalicznie niedorzeczne. Kiedy będzie poważna? Kawa? Skąd ją w ogóle wzięła? I batonik. Czemu nie zje jakiegoś obiadu? Dobra, miejmy to za sobą. Skończyłam! Co? Nie wierzę. Jak to możliwe? Jeszcze nie rozwiązałam działania. Bo za ciężko pracujesz. Ja wolę to robić z głową. Pierwszą liczbę piszę na górze, a drugą na boku prostokąta. 3 razy 7 to 21. Wynik wpisuję w ten róg. Potem 7 razy 1. Łatwizna. 7. Tę odpowiedź wpisuję w środkowy kwadrat. Na koniec 4 razy 7. To oczywiście 28. Ostatni kwadrat. Na początek dwójka. Teraz dodaję do siebie następne trójkąty. Otrzymuję 1. Kolejne trójkąty. 7 plus 2 to 9. Piszę tutaj. Ostatnią cyfrę, czyli 8, przepisuję bez zmian. Odpowiedź 2198. Kot po angielsku to C-A-T. Brum! Wjadę pod tą górkę. Proszę o uwagę. Dobrze. Wezmę tylko coś do pisania. Może być? Tak, świetnie. Spróbuj napisać to słowo. Dobrze. Trzeba się postarać. Och, muszę iść na paznokcie. Będę najlepszym pisarzem na świecie. Poproszę jeszcze herbatki. Już kończę. Umarłam. Literka T ma małą kreseczkę. Udało mi się. Słucham? Och, wspaniale. Och, dłużej nie można było. Dobrze, musicie znaleźć wartość A i B. Okej, ogarnę to. Trochę się rozciągnę i zaczynamy. Muszę wszystko dokładnie zapisać, ale tego dużo. Nie mogę niczego pominąć. Na pewno rozwiążę to zadanie. Jeszcze trochę. Już prawie. Skończyłem. Uff,
Wow, nie powiem, trudne to zadanie. Super, przechodzimy do kolejnej lekcji. Biologia, czyli nauka o życiu. Że co? To już? Ech, zabierzmy się za notatki. Ale fajna zabawa. Te kolory są takie ładne. Uwielbiam malować. Jeszcze niebieski. I gotowe. Dodam je do reszty. Pokażę mamusi. Mamuś, mamuś, zobacz. Namalowałam dla ciebie obrazek. Wspaniały. Kartki się zlepiły. Moje obrazki są zniszczone. Nie mogę ich oddzielić. A tak się starałam. Nie przejmuj się, kochanie. Zobacz, mam tutaj lizaka. O, pycha. Grzeczna dziewczynka, nie ma co histeryzować. Lepiej dokończę to pranie. Zaraz. Chyba już wiem, jak jej pomóc. To powinno zadziałać. Potrzebuję tylko tego wieszaka na bieliznę. No proszę, jak ślicznie. Zawieźmy je. Poczekamy, aż sobie wyschną. Jesteś taka zdolna. Nie mogę się doczekać, by oprawić je w ramkę. To trudne. Nic nie rozumiem. Nie, to nie tak. Pospieszę się. Od razu łatwiej. Tak się nie nauczysz. Mogę do łazienki? Tak, ale szybko. Nie zdam tego. O, woda, napiję się. Muszę się zresetować. I coś wymyślić. Zaraz, już wiem. To nie ma sensu. Genialny pomysł. Napiszę liczby na kubeczku, a potem włożę w inny. Na tym będą znaki dodawania i odejmowania. Dołożę więcej kubków. Muszę je odpowiednio ustawić. Tak, udało się. Nigdy bym nie zgadła. Teraz to proste. Zaraz palce u nóg pójdą w ruch. Może pomogę Lunie? Nie zdejmuj skarpet. Masz. O, dzięki. Zaraz. Co ty robisz? O, próbowałam. Nic nie rozumiem. No dobrze. Śniadanko. Umieram z głodu. Muszę coś zjeść. O, co on tam przyniósł? Hej, Kevin. Podzielisz się? No dobra. To moje picie. I co teraz? Dobra, nikogo nie ma? Siemka, Kevin. Co tam chowasz? Proszę. To też możecie sobie wziąć. Znowu? I ciągle mi wszystko zabierają. Czekaj, muszę odebrać. Kevin, dokończysz kroić? Dobra. Ej, zaraz. Odetnę górę i wsypię do środka słodycze. Na przykład M&M'sy. Zamknę drugą połówką i już. A KitKata włożę do ogórka. Teraz dynia. Zmieszczę w niej swoje picie. Wypełnię ją całą, bo pewnie zachce mi się pić. Zamykam i już. Koszyczek warzyw. Ekstra, zdrowe śniadanie. Problem rozwiązany. Aham, ale zgłodniałem. Sprawdźmy, co dzisiaj przyniósł. Surowe warzywa? Nie, dzięki. Nabrały się. To można jeść. Nie wierzę, że tak łatwo poszło. I jeszcze pićku? Pycha. Czekaj, mam świetny pomysł. Tada! Pójdziesz umyć włosy? Nie, no coś ty. Wezmę odrobinę i nałożę go na usta.
Zwariowałaś? Patrz! I co ty na to? Nie wierzę! Też chcę spróbować! Spójrz na to! Wow! Całkiem fajna ta lekcja! Co jest? Dziewczęta? Podoba wam się ten hak? To oglądajcie dalej! To będzie idealnie zatemperowany ołówek! O, zaraz kichnę! Hej, mogę... Aciu! O matko! Strasznie przepraszam! Sporo tych obierków po kredkach. Ale dałam do pieca. Czekaj. To się może udać. Idealne rozwiązanie. To się więcej nie powtórzy. Okej, mam pudełko na tiktaki. Pozbędę się słodyczy i wyciągnę górę. Temperówka wchodzi do środka. A góra wraca na swoje miejsce. Teraz mogę temperować bez bałaganu. Mogę już się o coś spytać? Tak, patrz co wymyśliłam. Wow, bardzo fajne. Ach, orzeźwiająca woda. Dobra, zmierzmy talię. Hej, Jennifer. Ale jestem głodna. Mogę włączyć telewizor? Co ty wyprawiasz? Przecież wiesz, że jestem na diecie. Rany, ale pachnie. Nie, idź sobie. Dobra. O, a to co? Ale wielgachny miś? Mam pewien pomysł. Zrobię otwór w maskotce, żeby móc schować w środku swoje przekąski. Łatwo je będzie tu ukryć, szczególnie przed Jennifer. A ja będę mogła się nimi w spokoju zajadać. Dzięki, że odłożyłaś te wszystkie słodycze. Ach tak, jasne, żaden problem. Mindy, co to za odgłosy? Co ty tam robisz? Tylko się wtulałam w mojego misia. Chyba aż za mocno. Było blisko. Uch. Ach, mózg mi się z nudów zlasuje. Uzupełnię poziom cukru. Do dna! Oj, Gabi! Naprawdę muszę to mówić? Zero napojów, tak? Jakby inaczej. Same zasady w tej głupiej kozie. Ja to wezmę. Zresztą to i tak niezdrowe. A mnie kawa już bokiem wychodziła. To niesprawiedliwe! Proszę pani, hej! Już idę! Porozmawiajmy. Słono mi za to zapłaci. Przynajmniej się rozerwę. Pożałuję, że tego nie wyrzuciła. Pierwszy kubeczek. Bez dna, rzecz jasna. Tak lubi kola, więc ją poczęstuję. Przynajmniej pozornie. Kawałek folii spożywczej? I pokryweczka. Tylko odetnę nadmiar. Niczego nie zauważę. Muszę się spieszyć. Teraz ani drgnij. Ale to będzie dobre. Idealnie. Prawdziwy geniusz z niego. Ze mnie też. Wszystko w porządeczku. Dziwne. Czemu kola nie leci? Jeszcze chwila. A? A! Moja spódnica! Jak? Dlaczego? To nie ja! To mój test! Wiedziałam! Mama pęknie z dumy!
Na koniec roku na pewno wygłoszę mowę. Ha? Niemożliwe. Jak nic dostanę szlaban. Popatrz tylko. Wiadomo, co mnie czeka. Całą posadzkę porysowała tymi butami. Mądrala. Tak być nie może. Nie. Opłacało się uczyć. Co dostałaś? Sekundkę. Nie mogę jej tego pokazać. Chyba, że... Wiem. Wystarczy odrobina kreatywności. Przykleję taśmę na ocenę. I mocno docisnę. Następnie szybko ją zerwę. Pora poprawić ten stopień. Od razu lepiej. Tym to się można chwalić. Hej, Ani! Też zaliczyłam to celująco. Super! Obie będziemy przemawiać. Przepraszam. Jennifer? Pani pójdzie z nami. Ach, kłamstwo ma krótkie nogi. Muszę to znów poprawić. Witam z powrotem. Och, to mały włos. Kawka dla mnie. I kawka dla pani żarnej. Pyszna kofeina. Auć, za gorąca. Zmieńmy to. Troszeczkę zamrażającej mocy. Jeszcze chwilkę. Świetnie, kawowy lód. Tak jak lubię. Ale dobre. O, zrobiła mi pani kawę. Dzięki. Co pani wyprawia? Fuj, za zimna jak dla mnie. Ja lubię gorącą kawę. Co? Kostka lodu? Pani Soplowa, co ona robi w mojej kawie? Była w pani kawie? Nie wiem, skąd się w niej wzięła. Czy pani nie ma mowy? Oj, rozpędziłam się. Nie chcę mrożonej kawy. Chwila. Rozgrzeję ją moimi mocami. Ta kuleczka nada się idealnie. Rozgrzewamy. Jeszcze tylko mieszamy. Tak jak lubię. Gorąca i pyszna. Od razu nabieram energii na cały dzień. I obie mamy to, czego chciałyśmy. Ale się denerwuję. Serio? Na bank będzie łatwy. Nie wiem nawet od czego zacząć. Dobra, nie patrzę. Teraz albo nigdy. Pora wspomóc się kalkulatorem. Czy ona używa kalkulatora? Madison, nie jestem ślepa. Przepraszam, już go chowam. Jak mam to niby rozwiązać? Może jakoś tak? Nie, raczej nie. Ciekawe, co Kate wpisała. Nie wierzę, już skończyła. Co ona tam zapisała? Kate, co to za motylki? Pokażę ci. Mamy dwa ułamki. Teraz rysujemy przecinające się zbiory, a potem zamieniamy je w motylka. Mnożymy rogi i wpisujemy wynik w przyczółkach. Nie zapomnij o drugim rogu. Następnie mnożymy dolny rząd i odejmujemy cyfry z czółek. To twój licznik, a to mianownik. Proszę. Wow, ale fajna sztuczka. Skończyłam. Oddajemy testy.
Hej, zaraz zaczyna się lekcja. Kto mi chce pokazać zadanie domowe? Ja, proszę wybrać mnie. Tak, proszę wybrać ją. Dobrze, zapraszam do tablicy. Tak, dziękuję. Zaraz, w tym masz zadanie domowe? Tak, wyczerpałam temat. Najpierw to tu powieszę i zapiszę kilka rzeczy. Już! Może pani teraz wszystko sprawdzić? Przygotowałam jeszcze kilka teczek z dodatkowymi informacjami. Są poukładane, żeby było czytelniej. Tu będzie wszystko o układzie mięśniowym. A tu reszta. Ojej! Dobra robota. Dziękuję. Możesz wrócić na miejsce. Kevin, odrobiłeś zadanie domowe? Tak. Jest w tym segregatorze. Kurczę, nie skończyłem. Układ mięśniowy. Siema, stary. Koniec nauki, gramy. Wyzywam cię na pojedynek. Dawaj, skup się. Ups. Proszę. Co to ma być? Wrócę już do ławki. Ale mi się spać chce. Nie śpię. Co? Jennifer chyba tam wygodnie. Czemu sama na to nie wpadłam? Ech, od razu lepiej. Ała! Co jest? Uniknęłam śmierci. Och, to bolało. Ech, dasz mi się wyspać? Nic nie kombinuj. Ech, wciąż mi niewygodnie. Spokojnie. Może lepiej opróżnię plecak. Jejku, ile to tego było? Uff. Ała! Pusty też do niczego się nie nadaje. Wstawaj, Jennifer! Co? Jak ty możesz na tym spać? O, już ci pokazuję. Dzięki temu. Słodki, prawda? Ale trochę się poniszczył. Dzięki za puch. Wzięłam taki woreczek i wypełniłam go po same brzegi. Na koniec wystarczyło zamknąć woreczek i już. Mogę ci pożyczyć. O, ale miękka. W końcu się wyśpię. O, ale wygodnie. O, serio? To sobie pospałam. Dzisiejszym modelem jest jednorożec Popyt. Kto skończy ostatni, przegrywa. Wygrałem. Tak, wygrałam, nena. Gotowa? Proszę cię, ja się urodziłam gotowa. To nie będzie żaden problem. Muszę wygrać, szybciej, no dalej. Wygram to z palcem w nosie, a ty przegrasz. Ha, jasne, już prawie. Ach, prawdziwa sztuka płynie z głębi. A zresztą... Muszę być pierwsza, moje kredki. Tych już nie mogę użyć. Te się nie przydadzą, te też nie. Co ona robi? Ostatnia część. Dalej, skończę i wygrana jest moja. Potrzebuję więcej kredek. A jak jemu idzie? Zwycięstwo kryje się w opanowaniu. Nie mogę pozwolić mu wygrać, ale nie mam przyborów. Zaraz, ona nie ma już żadnych kredek. Pewnie tego pożałuje. Pokaż to. Na pewno da się coś zrobić. No proszę, mam genialny pomysł. Ta słomka się nada. Weź słomkę do picia i wetknij w nią końcówkę kredki. To samo zrób na drugim jej końcu. Teraz masz kredkę, którą możesz pisać i kolorować. Aż tak łatwo nie chcę wygrać. Hej, proszę, to dla ciebie. Kredki! To oznacza, że mogę wreszcie skończyć swój rysunek. Dzięki. Nie ma za co. Czekaj.
Zaczynamy na 3, 2, 1, start! Lepiej ściągnę kilka odpowiedzi. Dobra, już wszystko wiem. Kevin, co tu chowasz? Ściągę! Tak myślałam! Przepraszam! Nic z tego. To jednak głupi pomysł. Hej, tato. Wciąż się uczysz? O, szukałem tej książki. O, wachlarz. Mam genialny pomysł. Wiem, jak przemycić moją ściągę. Najpierw trzeba ją zgiąć w harmonijkę. Teraz wezmę ołówek i klej. Naniosę trochę na koniec. Tyle wystarczy. Teraz ściąga. Jeden brzeg z tej strony, a drugi z tej. Wygląda jak wachlarzyk. Muszę szybko ściągnąć odpowiedzi. Idzie tu. Trzeba to złożyć. Dzień dobry. Nie chowasz tu czasem żadnej ściągi? No dobrze, pisz dalej. Moja ściąga zdała egzamin. Obym ja też. Cudowna pogoda. O, ławeczka. Przepięknie tu. Uwielbiam kontakt z naturą. Ojej, jaka słodka wiewiórka. Hej, maluszku. Wiem, namaluję cię. Nie ruszaj się. Ups, prawie upuściłam. Wybacz, daj mi sekundkę. Może lepiej ukutnę. Nie, tak też nie. Tak się nie da pracować. Czemu to jest takie trudne? Och, zaraz stracę cierpliwość. O, ale pyszotki. Pomóc ci w czymś? Mogę wziąć to pudełko po pizzy? Zapłacę ci. Okej. Ale pizzę zostaw. Fajnie, mogę kupić kolejną, ale mam dziś szczęście. O to właśnie chodziło. Muszę tylko dobrze to ustawić i teraz mogę położyć tu kartkę. Zupełnie jak na sztaludze. Biorę się za malowanie. Och! W takim razie namaluję tę dziewczynę z pizzą. Wspaniałe barwy. Portrety wcale nie są takie łatwe. Nie ma to jak włoskie jedzonko. Hej, dzięki za pozowanie. Co mówiłaś? Czy ty mnie malujesz? Może rzucę okiem? Muszę tylko być cicho. Ojej! Nie wierzę! To istne arcydzieło! Wow! Ale mnie przestraszyłaś! Namalowałam cię! Podoba ci się? To jest wspaniałe! Mogłabym kupić? Jasne! Dzięki! Jesteś świetną artystką! Dzięki za miłe słowo! O, ledwo zdążyłam. I nawet wzięłaś swojego przyjaciela. O czym ona mówi? Zaraz wystrzeli. Mam złe przeczucie. O nie, ale ogromny pryszcz. Muszę go szybko zakryć. Czy to kosmetyki? Proszę pani, zamknij się. Nie rozumiesz. Cicho bądź. Błagam! Przestań! Co tam się dzieje? Ach, niech to... Ha! Chyba nie jest tak źle. Kto ma ochotnika? Ja, proszę! Nikt? Tutaj! Dobrze, zapraszam. O co jej chodzi? Zaraz, już wiem. Chcecie ukryć podkład? Potrzebujecie tylko temperówki. Wlejcie do niej kosmetyk. Weźcie klej w sztyfcie, zdejmijcie nakrętkę i wyjmijcie go czymś ostrym. Kiedy pojemnik będzie pusty, włóżcie do środka gąbeczkę. Właśnie tego potrzebowałam. Żegnaj, pryszczu. Muszę się sprężać. Mam nadzieję, że go zakryję. Udało się. Super. Nic tu nie ma. Gdzie twój pryszczol? Chyba masz jakieś zwidy. Ale przecież... Gdzie schowałaś kosmetyki? Muszę kupić nowe okulary.
Ach, nic nie umiem. To jest zbyt trudne. Dobra, może jeśli dodam to... Nie, nie, bez sensu. Ach, to jakiś koszmar. Okej, tylko spokojnie. Policzmy jeszcze raz. Nie, tak też nie wychodzi. Jestem beznadziejna. Ha? Ile ona potrzebuje tych kartek? Jakim cudem jemu idzie tak dobrze? Może poproszę go o pomoc? Ja? Mam pomóc tobie? Bez jaj, takiemu przegrywowi? O, nie ma szans. Pewnie mnie wyśmieje. Czy tylko mi jest tu gorąco? Czuję się, jakbym była w saunie. He? Hej, co tam? O, nic. On już wszystko rozwiązał. No dobra, muszę go zapytać. Pomóc ci? A, jasne, z miłą chęcią. Patrz, pokażę ci ciekawy trik. Zakreśl te cyfry razem, a następnie je pomnóż. Następnie zrób to samo z tymi liczbami i zapisz wynik. Teraz musisz tylko dodać te cyfry do siebie i wpisać je w środku. Widzisz? Oto rozwiązanie. Trzymaj. Dziękuję. Dżentelmen i do tego mądry. Teraz mogę przystąpić do testu. Tak! Uwielbiam pisanie wypracowań. Tworzenie niebanalnych tez. Wow, ale mu spieszno do tego pisania. Co za dziwak. Nie wolno zapomnieć o dobrym rozwinięciu. Och, ten pilniczek jest do niczego. Potrzebuję innego. Ten też nie. Może ten zielony. O, zapomniałbym o najważniejszym. Tak, a teraz genialne zakończenie. O nie, ołówek mi się stępił. Nie, nie, nie. Jak ja teraz dokończę? Hej, masz coś do pisania? Przykro mi, mam tylko to. W sumie może się przydać. Dawaj. Tak, działa. Mogę nim naostrzyć swój ołówek. Teraz pora ukoronować moje dzieło podsumowaniem. Hej, może chcesz napisać też za mnie? Jasne, przecież jestem ci coś dłużny. Jest! A co tam na Insta? Nienawidzę matmy. Straszna nuda. Chciałabym już być w domu. No dobrze, kto rozwiąże równanie? Ja! Sorka mnie wybierze! Ja! Ale szczęściara. Dasz sobie radę. Jak niby mam to obliczyć w pamięci? Ej, kujonko! Pomóż mi! Dobra. Muszę tylko idealnie wymierzyć. Ołówki! Celuj w ołówki! O, jak to się stało? Która z was to zrobiła? Lepiej to podniosę. Jest! Udało się! Dobra, idę! Szybko! Podmianka! Sorka dalej nie patrzy. Okej, tylko zmienię nieco wygląd. Jeszcze zdejmę gumki z włosów. Dobra, jest nieźle. Jeszcze tupecik do kompletu. I ostatni ołówek. W końcu. Rozwiążesz łaskawie to równanie? Ach, dobra. Pierwsza dwójka, więc rysujemy dwie linie. Potem jedynka, dodajemy jedną. W drugim kierunku rysuję trzy linie, bo jest trójka. Następnie dwie na ostatnią dwójkę. Teraz rysujemy łuki. O tak. Potem kropeczki. Rysujemy je na przecięciach linii. Tu mamy aż sześć kropek. W środkowej części siedem. A w ostatniej tylko dwie. I już. Teraz je sumujemy. Odpowiedź 672. Gotowe. Bułka z masłem. Zobaczmy. Zaraz. Ty to zrobiłaś? Wyśmienicie. Brawo. Dobre to. O nie, rozlałam herbatę. Ojej, nic ci nie jest? Trzymaj serwetkę i dobrze się powycieraj. Dziękuję. Kochany jesteś. Luzik, szkoda by było zepsuć takie ładne ubrania. O, podobają ci się? Widziałem cię dzisiaj w szkole. No, żółty to mój ulubiony kolor. O,
Ale z niej nie zdara. Hej, czekaj! O nie, zaplątałam sobie lizaka we włosach. To się nie dzieje, naprawdę. Pomocy! Kosz na śmieci? Nie! O matko, ja to mam pecha. Cała jestem w śmieciach. Co za okropny dzień. Fajne, co? O wiele lepsze niż ta nuda na lekcji. Gabi, co ty tam robisz? Oddawaj to. To tylko podręcznik. Nic nie rozumiem. Proszę się skupić na lekcji. Znacie jakieś dobre sztuczki? Pochwalcie się w komentarzach. Nie zapomnijcie pokazać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka.